No tak. Już chcą zapolować na szamana. Witam wszystkich w nowym roku w międzyczasie. Przetrzymał was szaman trochę, bo potrzebuje oddechu też trochę złapać i przestrzeń poobserwować bez... No tak właśnie. Zupełnie swobodnie. No i taka była przerwa. Dzisiaj to dosłownie 2 minutki, moi mili, bo jestem... Ostatnia audycja była w Kazimierzu przed wyjazdem na Hondraski. No i dziś szaman też jest w Kazimierzu, ale tylko jeden dzień. Rano przyjechał i pewno za parę godzin będzie wracał. Także tylko tak właśnie chciałem wam złożyć życzenia matrixowo-noworoczne. Nie, to nie matrixowe, słuchajcie. Myślę, że wielu was nie ma, ale niektórzy przynajmniej odczuwają zmianę na przestrzeni. Jedni za przyczyną różnych zdarzeń, inni niekoniecznie, inni po prostu to czują, a jak jeszcze nie czują, to myślę, że sobie to wkrótce uświadomią. Być może potrzebne są jakieś wytrychy, potrzebne są jakieś, czy może nie wytrych, to nie jest dobre określenie, jakieś okazje, tak, okazje specjalne, które można powiedzieć, w których będzie można aktywować, tak operacyjnie można powiedzieć, pewne rzeczy, których no może, tak jak nieraz już powtarzałem wcześniej, niektórzy się mogą nie spodziewać. I na to, ponieważ to też jest procesem, potrzebny jest trochę czasu, więc w różnych momentach może się to zadziewać. Mimo że pewno większość jednak usiłuje w jakiś sposób żyć trochę obok tego Matrixa, nie tak do końca zanurzony w nim, to powiem tak, że to nie do końca zanurzenie no jest również zanurzeniem. No, dopóki się pływa w wodzie, to nie da się latać nad wodą. Po prostu można pływać lepiej, można pływać gorzej, można nurkować totalnie po powierzchni, przyczołgać się jak sum. Czy czołgać po dnie, czy tam węgorz, a można jak latająca rybka momentami wyskakiwać i przelatywać kilkadziesiąt metrów w powietrzu. Ale no dalej tym środowiskiem pozostaje woda. No i tak w pewien sposób tu jest. Zanim nadarzy się sposobność, żeby z tego środowiska zrezygnować, jeśli w ogóle taka będzie, no to jeszcze jest dużo, dużo rzeczy do zrobienia. Do zrobienia, moi mili, i to nie do zrobienia przez kogoś, tylko do zrobienia przez was w waszej własnej przestrzeni. No ale to tylko tak ogólnie, nie będzie się szaman dzisiaj rozczulał. Jutro może trochę więcej, no bo się nie słyszeliśmy. Dziś już mamy piąty, a chyba 26 była ostatnia audycja, czyli 9 dni przerwy. Akurat właśnie taka przerwa była wymagana. Miał szaman się nawet w sobotę odezwać i zrobić jaskinię, ale no nie wypaliła z różnych powodów. No, tam zupełnie inna przestrzeń, na Hondraskach tutaj zero śniegu, zero zimy, można powiedzieć, w międzyczasie, a tam taka zima, no, nawet było po 16 stopni mrozu, no ale to może jak będę jutro tam, to właśnie wam przybliżę, bo jutro ma być 20, tak nieoczekiwanie, jeden dzień, a potem znowu w okolicach zera, czyli tam minus 4, minus 5, czyli mniej więcej tak jak teraz. Hartujemy się tam, bo jak przyjechaliśmy, to mieliśmy 2 stopnie w chałupie, no i trzeba było jakoś przeżyć noc, no ale się jakoś udało. Po doświadczeniach tutaj to tylko 2 stopnie mniej było. No i cóż, moi mili, dzisiaj, tak jak powiedziałem, krótkie tylko takie info, żebyście nie myśleli, że szaman już
się nie pojawi, no jeszcze się pojawi. Jak jeszcze go ktoś słucha, no to się pojawi, bo ten rok myślę, że będzie zupełnie inny również, jeśli chodzi o audycję i sposób operowania treściami, ale to ponieważ jest procesem, więc nie będzie też tak jak nagle, jak zbicz oszczelił, tylko będzie się objawiać tak w czasie. Ale nie będziemy wyprzedzać faktów, bo tak jak powiedziałem, szaman też nawet nie jest zainteresowany wszystko wiedzieć do przodu, bo wie to i tak, operacyjna świadomość, czyli ta świadomość tutaj człowiecza, dopóki funkcjonuje w tej przestrzeni, czyli posługuje się algorytmami, na których chodzi ten nasz świat, no to ma takie tendencje, że może czytać te wszystkie programy interpretacyjne, które narzucają właśnie pewną interpretację i wtedy niekoniecznie to służy polepszeniu nastroju. Oczywiście najlepiej w to w ogóle nie wchodzić w interakcję z tym, i szaman generalnie nie wchodzi, ale kiedy nawet bez interakcji patrzy się na to, no to tak, no nie, może to nie napawać wielkim optymizmem, więc czasami lepiej iść dopiero, czy poddać się procesowi w takim czasie bieżącym, bo wtedy może się okazać, że zmienne, których z perspektywy nie było widać, wyglądają no, troszeczkę inaczej. Bo to też jest pewna specyfika przestrzeni, o której w inny sposób nieraz mówiłem. I myślę, że takich właśnie tematów, ale już takich rozłożonych, takich bardziej na czynniki pierwsze, takich audycji będzie teraz sporo, bo myślę, że teraz w końcu pora, żeby skorzystać nie na programie korzyści, ale skorzystać z tego wszystkiego, co udało się zrobić na przestrzeni tak faktycznie, żeby z tego była taka stała świadomość, a nie tylko i również zrozumienie, a nie tylko czasami nawet nie do końca rozpoznanie, tylko na zasadzie takiego, jak to się mówi, że gdzieś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele, jest takie przysłowie, no i czasami to nawet z rozpoznaniem tak bywa. Bo czy wiele treści, które szaman zapodał i procesów, no były bardzo, bardzo dynamiczne i bardzo rozbudowane, choć mogło to wcale tak nie brzmieć i nie wyglądać, ale jak zobaczycie, myślę, że niebawem czy tam w swoim czasie, to głębia i można powiedzieć wielowarstwowość, bo może głębia to też nie najszczęśliwsze słowo, jest tutaj olbrzymia, ale będziemy to rozpakowywać właśnie po to, żeby też właśnie większe zrozumienie tego było. Wtedy łatwiej będzie operacyjnie tutaj no, nawigować tym no, tą operacyjną świadomością, która wcale nie będzie miała mimo wszystko, mimo pewnej łatwości, ale mniejszej ilości wyzwań. Wręcz przeciwnie, wyzwań będzie dużo więcej. No ale nie chce się szaman rozpędzać, bo jak się tak rozpędzi, to zrobi się z tego godzina, a szaman chce o 4 wyjechać, czy coś koło tego, a jeszcze ma sporo rzeczy do zrobienia, także moi mili, jeszcze raz niech się wam ten rok
czy niech ten rok będzie dla was wszystkich rokiem, tak jak już nieraz szaman mówił, aktywacji tych wszystkich potencjałów, które w sobie nosicie, niekoniecznie wszyscy są ich świadomi, ponieważ są jeszcze przywalone pewnymi, u niektórych można powiedzieć, nawet bym nie powiedział programami, ale takimi dynamicznymi sposobami wyrażania się siebie, które są sztucznym konstruktem. Przybliżę to może w następnych audycjach, co nasza mam na myśli mówiąc to, ale to jak będą pytania, może jest tego rozpoznanie, wtedy niekoniecznie trzeba będzie to bliżej wyjaśnić. To są bardzo specyficzne konstrukty, których trudno się pozbyć, bo utożsamienie z nimi jest niesamowite, bardzo trudno je wyekstrahować, ponieważ mają wyjątkowe zaczepki na wielu poziomach. No. Nie ma co tego rozwijać dzisiaj. Także aktywacji tego wszystkiego, co nosicie, a jest tego bardzo dużo i ta aktywacja by się przydała dla was samych, bo żyłoby się wam z jednej strony dużo, myślę, że ciekawiej przynajmniej, czy łatwiej, to wszystko będzie zależało od z kolei innych rzeczy, na ile opanujecie wchodzenie w interakcję z przestrzenią zewnętrzną, a to też jest proces i nawet kiedy już bardzo mocno się poznacie, czy każda istota się pozna bardzo mocno, to mimo wszystko wcale nie jest tak łatwo nie wchodzić w interakcję z pewnymi zdarzeniami. To też wynika z pewnych różnych konstrukcji, które niekoniecznie w taki sam sposób budują, czy są zbudowane u każdej osoby. Funkcjonują według podobnego mechanizmu, ale czasami nawet te mechanizmy tutaj są bardzo specyficzne. No ale cóż, moi mili, tego wszystkiego, bo w tym zasadzie kryje się wszystko, choć może się wydawać, że nie ma tutaj wiele, ale właśnie w tym wydawaniu się jest cała pełnia. To wszystko, co każdy w sobie wnosi. I kiedy to poczuje w sobie, wejdzie w to i zobaczy, jaka to jest rzeczywiście, czy przeżyje to, czy doświadczy tego, na różne sposoby można tego na początku doświadczać, no to może być takim zwrotnym zupełnie wydarzeniem w jego życiu, byle od tego nie zwariować, bo chociaż to już teraz też nie będzie takie łatwe jak kiedyś, czyli akurat w tym momencie to bardzo dobrze, ale jednak to zagrożenie jest, bo to nasze wszechogarniające ego, no na początku to ono jest wszechogarniające, a nie świadomość, która z wszystkim może się jednoczyć. A to są zasadniczo różne sprawy. No i cóż, myślę, że do jutra. W takim razie, moi mili, trzymajcie się. Dobrej nocy wam życzę.